Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie we wtorek 11 stycznia na wspólnej refleksji nad Słowem Bożym. Dziś fragment Ewangelii Markowej. I kiedy czytałem ten fragment, kiedy przygotowałem się do tego komentarza, przypomniała mi się taka scena z mojego życia kleryckiego, kiedy idąc na pielgrzymkę z Wrocławia do Częstochowy pieszą, posługując w grupie liturgicznej. Po skończonym apelu odnieśliśmy parametry liturgiczne do ołtarza w kościele, bo na drugi dzień miała być msza święta. W rogu tego kościoła, nieobodal tabernakulum, zobaczyłem pewną grupkę młodych ludzi z księdzem, którzy odmawiali wspólnie różaniec. Kiedy zostałem zaproszony do wspólnej modlitwy, to zobaczyłem, że oni modlą się nad opętaną młodą dziewczyną. I kiedy tak przesuwaliśmy wspólnie te paciorki Różańca, kiedy rozważaliśmy kolejne tajemnice, dostrzegłem, że ta dziewczyna powoli się wycisza, robi się spokojna, tak jakby ten zły ją po prostu opuszczał. I zdałem sobie wtedy sprawę z tego, że modlitwa. Czy to ta wspólnotowa, czy indywidualna, ma wielką moc. I dlaczego o tym dzisiaj mówię? Bo właśnie dzisiejszy fragment Ewangelii uczy nas, mówi nam o tym, że Pan Jezus, który nauczał w synagodze, wypędza złego ducha z opętanego. I ci, którzy go słuchali, zastanawiali się, czy to jest jakaś nowa nauka z mocą. Myślę, kochani, że to nie jest żadna nowa nauka z mocą, ale to właśnie modlitwa. To rozmowa Pana Jezusa ze swoim Ojcem, Bogiem, który jest w niebie, przyczyniła się do tego, że mógł, że miał władzę wypędzić tego złego ducha. I to, mam, to nam właśnie dzisiaj uświadamia ten fragment Ewangelii, że naprawdę modlitwa ma wielką moc. Modlitwa ma wielką moc i naprawdę poprzez modlitwę możemy wiele osiągnąć. Oczywiście, jeśli będziemy potrafili ufać tak, jak ufa Jezus Chrystus, swojemu Ojcu, który posłał go, aby przynieść ludziom zbawienie. Może warto dzisiaj się zastanowić, czy ja ufam tak bezgranicznie Bogu i jestem przekonany, że ta moja modlitwa, którą do niego zanoszę. Ta moja rozmowa z Nim może być wysłuchana. Spróbujmy dzisiaj podjąć taką refleksję. Spróbujmy może dłużej zatrzymać się na chwilę modlitwy i w tej modlitwie zapytać, czy wystarczająco ufam Ci, Boże, aby ta moja modlitwa mogła być wysłuchana. Na cały dzień dzisiejszy niech nam Pan Bóg błogosławi. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.